to nie to, co myślisz. Będę jechał ostro. Panie! Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. Lubię, jak się tak wygłupiasz. Polacy i Ukraińcy. Wielki temat i haniebny dla nas, moi państwo. Buractwo polskie, prymitywizm, chciwość, a i w ogóle wszystko, co najgorsze w traktowaniu tych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas nie dla przyjemności. Muszą zarobić na życie. Uciekają przed wojną. A my? Ha! Naród panów się odezwał. Tak jak za II Rzeczpospolitej, kiedy w pogardzie i w poniżeniu mieliśmy Ukraińców. Bo już zostawmy te wzajemne wylewy, przelewy krwi. Umarli i ci, groby zarosły i już my, Polaczkowie, nie odwołujmy się, że a tu, tam tylu zabili ci, a nas dużo zabijało tamtych, moi kochani, tak. Ja teraz słucham w telewizji taki, no krótki, mały obrazek, ale pięknie obrazuje całe nasze właśnie stosunki. Polski pan pracodawca i biedny, biedny, skazany na niego Ukrainiec. Szoferka samochodu, nie takiego dużego tira, bo to podobno są inne przepisy, ale do 3,5 tony, no to nie ma tego jakiegoś takiego taksometru, takiego czasowego, żeby to wiadomo było, ile on przejechał, ile odpoczywał i tak dalej. Tu nie ma. I okazuje się, że pan polski, przedsiębiorca samochodowy, zaangażował, bo ja wiem, wyglądał na 22, 3, 4 lata, młody taki chłopak, Ukrainiec, i dał mu 4 patyki za to, że 3 dni miał za tym kółkiem jechać. 3 dni. Oczywiście na jakichś tam proszkach, no bo biedak no chciał zarobić. 4 patyki. Powiedziałem 3? Nie, chyba 4. Ale okazuje się, że 3. A może i mniej. Dlatego, że on nagrał rozmowy z tym swoim przedsiębiorcą, z tym swoim pracodawcą, który coś tam mówił mu, chciał pewnie chłopak, nie wiem, odpocząć, chciał tłumaczyć, że się spóźni, że nie da rady tak szybko, a tamten nie, bo ci obetnę 1000 złotych. Biedny chłopak prawie łzy miał w oczach, przecież liczył, pewnie już wydał te pieniądze, już tam na Ukrainie, te jeszcze nie wzięte, a tutaj mu 1000 zabierają. Kurczę, kapitalizm jest ohydny, ohydny, nienawidzę kapitalizmu, ale polski kapitalizm to jest jeszcze coś gorszego, coś najgorszego. To buractwo, to polskie, taka chciwość, taka pazerność, żeby kosztem drugiego zarobić. A w gruncie rzeczy przypomnijmy sobie, jak było kiedyś, jak. No, złodzieje polskie, słynęliśmy z tego głównie, albo z jakiegoś zaśmiecania, ze spania po parkach, z picia, przede wszystkim picia. Przecież to wszystko, to wiadomo było, Polak to wódka, złodziejstwo, no niestety jakieś tam inne kurestwa, albo i dosłowne kurestwo, nie da się ukryć, kochani. Jeżeli się tak pogardliwie wyrażamy, że prawda, obywatelki ukraińskie bywają w agencjach towarzyskich, to przypomnijcie sobie, albo uświadomcie sobie, że obywatelski polskie były we wszystkich światowych agencjach towarzyskich, jeśli tam to się tak nazywa, albo w każdym razie wiadomo, o co chodzi. Nie mamy żadnych, ale to żadnych powodów do żadnej dumy. Jesteśmy marnym, złośliwym, chciwym narodem. I ci Ukraińcy, mój Boże, przecież oni są nieraz wyżsi intelektualnie, wyżsi, nawet powiedziałbym moralnie. A po co my w ogóle jesteśmy? Co my jesteśmy? Dorobkiewicze jakieś? Na przykład moja znajoma, której w jakiś sposób nam pomagam, trochę ile mogę, biedny jestem, ile mogę pomóc, roznosiła ulotki.
w nocy, razem z dzieckiem swoim, takim już, no, córką taką już kilkunastoletnią, 16-letnią. Dwie noce roznosiły te ulotki i to nie tak, żeby tylko włożyć, iść na klatkę schodową, 10 klatek mieszkań albo 20 albo 50 powtykać. Nie, to było na takiej dzielnicy, gdzie były domki jednorodzinne i 20 parę metrów od domku do domku. I po to, żeby 1000 paręset ulotek roznieść w takich domkach, to te dwie kobiety, dwie Ukrainki, dwie obywatelki ukraińskie i jeszcze jakiś taki znajomy sąsiad, no Polak wyjątkowo, zdarzyło się, pewnie Polacy czasami są pomocni, ale nie zawsze. Dwie noce roznosili i ile im zapłaciła wielka firma, jakiś tam Klif czy inny, jakiś taki supermarket, 140 zł za dwie noce, trzy osoby roznosiły te ulotki. Ja bym bandery się prosić na Polaków, przepraszam, ale nie mogę wytrzymać, żeby im pokazać, co się z wami dzieje. Ja w tej chwili do swoich rodaków mówię, co się z wami dzieje. No może za duży ton uderzyłem, no ale spójrzcie na siebie, no jesteście żałośni. No, czym wy nos, z jakiego powodu wy nosa zadzieracie? No jesteście przecież niedouczeni. No faceci, no Polki są owszem, ja w ogóle za kobietami jestem bardziej. Polki są zawsze bardziej douczone i jakieś wrażliwsze, ale te kibole zapite nasze, te bijące się, te wyższość pokazujące pięściami w jakichś środkach komunikacji, dlatego że to jest, ktoś jest Ukraińcem albo ktoś, że mówi po polsku, bo to nie tylko na Ukraińców. My, dumny naród, prawda? Husaria polska, ale spieszona, bycie konia wam zostało, husarzy polscy. Opamiętajcie się, obrzydzenie bierze mnie, naprawdę. Ale żeby tak dodać trochę pieprzu, parę lat temu tak się złożyło, że ja uczestniczyłem w takiej budowie takiego klubu i tam pracowało pięciu Ukraińców, no ale to było chyba z 14 lat, jak nie 15. Niewielu wtedy było Ukraińców w Polsce. No, starałem się, byłem na pewno miły, no ale też starałem się na nim trochę oszczędzać. No, to nie dla siebie, tam doglądałem tych prac, ale no... Pewnie i dałem też nie byłem i dlatego bij się w piersi Polaku,